Cześć! Jeśli uważnie obserwujesz fanpage i kanał Astrolife lub po prostu na bieżąco jesteś z tym, co dzieje się w astronomii, to zapewne wiesz, że Betelgeza notuje największy w historii pomiarów spadek jasności. Astronomowie wciąż nie wiedzą, co jest jego przyczyną, ale obserwacji i danych jest coraz więcej. Zapraszam na film. W grudniu 2019 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że jasność Betelgezy jest niższa niż kiedykolwiek. Potem w styczniu, z tej okazji, tutaj na kanale, przeprowadziłem live na temat Betelgezy, na którym troszkę sobie o niej porozmawialiśmy. W sumie w pewnym momencie na żywo było Was ponad 1000 osób, co świadczy o tym, że temat Betelgezy jest dla Was bardzo interesujący. I nic dziwnego, astronomowie są przekonani, że gwiazda ta zakończy swój żywot w bardzo widowiskowy sposób, jako supernowa. I wiem, że wielu z Was czeka właśnie na ten moment. Jej eksplozja byłaby wspaniałym prezentem dla astrofizyki, ale czy już możemy się jej spodziewać? Betelgeza tworzy gwiazdozbiór Oriona. Jest jednym z jego ramion. W sąsiedztwie niebieskich gwiazd tej konstelacji zdecydowanie wyróżnia się swoim czerwonawym światłem. To czerwony olbrzym, oddalony od nas o około 650 lat świetlnych, o średnicy blisko 900 razy większej niż średnica Słońca. Gdyby umieścić ją w Układzie Słonecznym, sięgałaby do orbity Jowisza. Przy tak ogromnych rozmiarach ma masę zaledwie 15 mas Słońca, zatem bardzo niewielka jest jej gęstość. Rozpoczęła swój żywot około 8-9 milionów lat temu jako bardzo jasna i gorąca gwiazda typu widmowego O. Takie gwiazdy żyją jednak bardzo krótko i dziś, po tych 8-9 milionach lat, Betelgeza przechodzi przez ostatnią fazę swojego życia, przez fazę czerwonego olbrzyma, który kurczy się i puchnie, ma nieregularny kształt, a na jej powierzchni pojawiają się jaśniejsze i ciemniejsze rejony. Jest to rezultatem wynoszenia spod powierzchni gwiazdy na jej powierzchnię gorętszej materii w procesie konwekcji. W fotosferze Betelgezy, podobnie jak w fotosferze Słońca, występują komórki konwekcyjne, z tym, że są one ogromne. Taki obszar gorętszej i jaśniejszej materii na tarczy Betelgezy udało się sfotografować w 2017 roku przy pomocy radiointerferometru ALMA. Obszary te mają duży wpływ na ogólną jasność gwiazdy. Pojawiają się i zanikają, przez co obserwowana jasność Betelgezy z Ziemi również ulega zmianom. Betelgezę sklasyfikowano jako gwiazdę zmienną półregularną. To oznacza, że da się zauważyć pewną regularność w zmienności jej blasku, ale amplituda jest nieprzewidywalna, a długość cykli też bywa różna. Spowodowane jest to tym, że Betelgeza posiada wiele okresów zmienności. Dwa główne to cykl 6-letni oraz trwający 430 dni. Ale występują także mniejsze, krótsze okresy, mniej istotne, które spowodowane są na przykład pojawianiem się właśnie tych jaśniejszych obszarów na jej powierzchni czy samą rotacją gwiazdy. I nakładanie się wielu okresów na siebie sprawia, że nawet te najbardziej wyraziste mogą tracić swoją regularność. A to wykresy jasności Betelgezy od 2013 roku do dziś. Te przerwy w pomiarach to okres letni, kiedy na niebie blisko niej świeci słońce i nie można przeprowadzić obserwacji. Widzicie, że nawet te roczne wykresy różnią się od siebie. Trudno byłoby nazwać taką zmienność regularną, ale to, co dzieje się od końca 2019 roku do dziś, jest sytuacją niespotykaną. Jasność gwiazdy pod koniec stycznia wynosiła 1,5 magnitudo, natomiast dziś mamy luty, a Betelgeza notuje rekordowe 1,614 magnitudo, co stanowi zaledwie 36% jej normalnej jasności. Automatycznie na liście najjaśniejszych gwiazd nocnego nieba spadła z pierwszej dziesiątki do trzeciej. To, że zmieniła swoją jasność, można już dostrzec, nawet obserwując ją gołym okiem. Podczas live'a powiedziałem jeszcze takie zdanie. W ogóle mam nadzieję, że ktoś wpadł na taki pomysł, że teraz w okresie tego minimum blasku niespodziewanego zostanie wykonane jej kolejne zdjęcie i tak naprawdę zobaczymy, co tam się wydarzyło na niej.
Nie miałem pojęcia, że takie zdjęcie zostało już wykonane, ale jest w fazie przetwarzania. Fotografię z grudnia 2019 roku opublikowano 14 lutego 2020. Wykonana została za pomocą instrumentu Sphere zainstalowanego przy Very Large Telescope. Dla porównania opublikowano zdjęcie ze stycznia 2019, kiedy jasność Betelgezy była jeszcze w normie. Sami widzicie, jak na pierwszy rzut oka obie fotografie się różnią. Na grudniowym obrazie Betelgeza ma inny kształt, a także znacznie mniej jaśniejszych obszarów na swojej powierzchni. Dodatkowo sfotografowano także jej atmosferę. Zdjęcie w podczerwieni ujawniło obecność gęstych obłoków gazu wokół gwiazdy, rozpościerających się w przestrzeni na obszar znacznie przekraczający rozmiary Układu Słonecznego. Czy jednak te fotografie udzieliły nam jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co dzieje się z Betelgezą? Nie, choć astronomowie mają dwie interesujące hipotezy, ale tutaj pewnie niektórych zmartwię, bo żadna z nich nie sugeruje, abyśmy mogli spodziewać się w najbliższym czasie supernowej na naszym niebie. Głównym powodem naszej niewiedzy jest to, że supernowę zazwyczaj obserwujemy po wybuchu. Betelgeza ma szansę stać się supernową, którą obserwujemy przed. W dodatku znajduje się względnie niedaleko nas, a z możliwościami współczesnej techniki jesteśmy w stanie obrazować ją naprawdę dokładnie. To na niej tak naprawdę dopiero uczymy się, jak ewoluują czerwone olbrzymy. Pierwszą możliwą przyczyną spadku jej jasności jest normalna aktywność tej gwiazdy. Jak wspomniałem wcześniej, jest kilka powodów, przez które Betelgeza zmienia swoją jasność i możliwe, że powody te nałożyły się na siebie w tym samym czasie. Zmiana rozmiaru, zmiana kształtu, spadek temperatury czy mniejsza ilość tych jaśniejszych obszarów na tarczy gwiazdy, akurat na tej stronie gwiazdy, którą widzimy w tej chwili z Ziemi. Od taki zbieg okoliczności, kiedy kilka cykli nakłada się na siebie, w tym te dwa najbardziej wyraziste, 6-letni i trwający 430 dni. I właśnie na dzień 21 lutego astronomowie przewidują minimum tego cyklu trwającego 430 dni. Więc jeśli nie dzieje się nic nadzwyczajnego, to od końca lutego jasność Betelgezy powinna wzrastać. I są pewne przesłanki ku temu, ponieważ w ostatnim czasie spadek jasności jest już wolniejszy, tak jakby miał właśnie osiągnąć swoje minimum. Drugą możliwą przyczyną spadku jasności Betelgezy może być obecność chmury gazu w jej okolicy. Spójrzcie jeszcze raz na to zdjęcie i nie zapominajcie, że te obłoki otaczają Betelgezę nie tylko z prawej i z lewej strony oraz z góry i z dołu, ale znajdują się wokół niej, również przed nią i za nią. Zatem być może pomiędzy nami a Betelgezą powstała po prostu gęsta chmura materii, która blokuje nam jej światło. Czerwone olbrzymy cały czas wywiewają ogromne ilości materii ze swojej powierzchni i możliwe, że doszło do wyrzutu gęstszego obłoku akurat w naszym kierunku. Który z tych scenariuszy jest bardziej prawdopodobny? Na razie nie wiadomo, ale miejmy nadzieję, że kolejne obserwacje wiele nam wyjaśnią. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że najbardziej ekscytujące byłoby to, gdybym powiedział, że Betelgeza zapada się na naszych oczach i już oczekujemy na jej wybuch. To oczywiście nie jest wykluczone, ale nie możemy tego wiedzieć. Eksplozja może nastąpić dziś albo za 100 tysięcy lat. Nawet wiek Betelgezy znamy z dokładnością do około 1 miliona lat, więc jak tu prognozować, czy coś wydarzy się dziś, za 10 lat, czy za 100 lat? Z tą dawką niepewności muszę Was już pozostawić, ale temat Betelgezy w dalszym ciągu pozostaje otwarty i mam nadzieję, że niedługo będę mógł się z Wami podzielić już kolejnymi informacjami czy nawet zdjęciami. Jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszam do śledzenia fanpage'a AstroLife. Wpisy powstają o wiele szybciej niż filmy, więc jeśli coś się wydarzy, to na pewno stamtąd dowiecie się najpierw. To wszystko w tym filmie. Bardzo dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam. AstroLife, Twój przewodnik po wszechświecie. Cześć!